Przed godziną 9 naszego czasu dochodzi do największej w historii współczesnej Europy tragedii. Ginie polska para prezydencka, elita polskich polityków, dowódców, księży, działaczy o wolność i dbałość o pamięć pomordowanych w Katyniu oraz załoga samolotu. To straszne wydarzenie wstrząsnęło naszymi rodakami. Wielu do dnia dzisiejszego z trudem wierzy w ten straszny wypadek. Prezydent Lech Kaczyński gościł w 2009 roku w naszym mieście. Podczas wizyty w Wejherowie dał się poznać jako ciepły, życzliwy człowiek. Niewątpliwie był zagorzałym patriotą. Dbał o narodowe i religijne wartości oraz o rozwój kultury Polski. Zginął w miejscu, gdzie już raz przelała się polska krew – w Katyniu. Trwa 7-dniowa żałoba narodowa. Odwołano szereg imprez. W poniedziałek o godzinie 10 w wejherowskiej kolegiacie odprawiono mszę świętą w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu. Nabożeństwo odprawił dziekan Tadeusz Reszka, natomiast Słowo Boże wygłosił kapelan Wojciech Szerszeń. Kościół był wypełniony po brzegi. Przedstawiciele wszystkich lokalnych władz, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, jednostek wojskowych z Bieszkowic, Żucewa oraz innych miejscowości, harcerze, policja, straż pożarna, kombatanci, młodzież, mieszkańcy naszego miasta. Wszyscy chcieli oddać hołd ofiarom tragicznego wypadku w Smoleńsku. W sali nr 11 Urzędu Miasta wystawiono księgę kondolencyjną. Do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00 każdy może wyrazić swój ból poprzez wpis do księgi. Władze Wejherowa odwołały wszystkie zaplanowane na ten tydzień imprezy.